Let's rock and roll. Dlaczego James Bond, dlaczego The Beatles i dlaczego Szklana Cebula? Oczywiście powodów jest wiele. No, ten najbardziej bezpośrednio jeszcze obecny wśród nas, bo przecież ten film jeszcze ciągle jest do zobaczenia. No, to jest film Rihanna Johnsona Glass Onion, który wprost nawiązuje do tytułu pieśni Beatlesów. Ale jest powód poważniejszy, mianowicie Bond i Beatlesi to są dokładnie rówieśnicy. Otóż proszę sobie wyobrazić, że oni wchodzą na scenę, na wielką scenę, bo nam po mniejszych scenkach kultury masowej i są obecni wcześniej, ale na wielką scenę masowej wyobraźni Bond i The Beatles, czyli The Fabulous Four, wchodzą nie tylko w tym samym roku, nie tylko w tym samym miesiącu, ale w tym samym dniu. Mianowicie 5 października 1962 roku. A Beatlesi wprowadzają na listę przebojów swój pierwszy wielki utwór, Love Me Do. A 5 października, czyli dokładnie w tym samym dniu, na ekrany wchodzi film, film Teresa Younga, Doctor Now. A w którym w rolę Bonda po raz pierwszy, a wystąpił potem jeszcze pięć razy, czyli łącznie razy sześć, kreuje Sean Connery, a jego dziewczyną jest ówczesne marzenie popularnej wyobraźni Ursula Andress. I tam się też pojawia po raz pierwszy, zresztą blisko początku filmu, jeden z najsłynniejszych cytatów kultury masowej, mianowicie My name is Bond, James Bond. Film kosztował milion, przyniósł 60 milionów dolarów, a więc zwracam też uwagę na ten aspekt ekonomiczny, od którego pewnie nie sposób uciec, ponieważ to jest jedna z tych wielkich maszyn i wielkich tajemnic systemu kapitalistycznego, że to, co miało być przynajmniej w teorii jego podważeniem, w istocie okazuje się bardzo prężną kontynuacją przemysłu produkcyjnego, najpierw, a później konsumpcyjnego. Myślę, że to byłaby jedna ze ścieżek, którymi warto pójść, na przykład rozważając ten problem w szkole, bo to jest problem fascynujący. W jaki sposób tworzą się, i jakimi mechanizmami tworzą się gospodarze kultury masowej wyobraźni, a że oni się zinstytucjonalizowali, to najlepszym dowodem jest to, że przecież kiedy królowa Elżbieta II zmarła, królowa Elżbieta II niestety już celebrowała jedną ze swoich rocznic, to na uroczyste spotkanie eskortował ją James Bond, czyli Craig. Bitlesi tej instytucjonalizacji również doczekali, bo przecież otrzymywali liczne ordery i tytuły szlacheckie, ale dzięki głównie dzięki Johnowi Lennonowi, który niedobrze się z tym czuł i te ordery w konsekwencji zwrócił. Oni widząc, że się instytucjonalizują, woleli zniknąć ze sceny, przynajmniej jako... Ta wielka Liverpoolska czwórka. Więc to tyle na początek. No proszę są pamiętać, że James Bond się unieśmiertelnił, podobnie jak się unieśmiertelnili Beatlesi. Przecież czego dowodem są liczne kawery, które Państwo znajdą właściwie. Właściwie u każdego szanującego się Rockmana, znajdą, czy Jesmena, znajdą Państwo jakiś cover utworu Beatlesów. A proszę też pamiętać, że Ian Fleming, oryginalny autor Bonda który pisał Bondy od 1953 roku i napisał ich, o ile dobrze pamiętam, 13. Też jego dzieło jest kontynuowane, bo ostatni Bond ukazał się w 1922 roku, czyli w zeszłym roku. Pisał go Anthony Horowitz, książka się nazywała With a Mind to Kill i już w historii, jak Państwo przejrzą, to się dowiedzielibyśmy, że aż ośmiu autorów pisywało Bonda, więc Bond i Beatlesi to są gospodarze masowej wyobraźni i warto byłoby skrupulatnie prześledzić sposoby, w jakimi to się dzieje, jak, jakimi sposobami, dzięki jakim cnotom, a może i wadom, zostaje się, wchodzi się na takie stanowisko, ale to jest ścieżka, którą nie pójdziemy. Warto też pamiętać w przypadku bitlesów, że, proszę pamiętać, mówimy o roku 1962 o październiku. To jest dokładnie ten sam rok, w którym toczy się kryzys kubański, kiedy świat jest na pograniczu dosłownie, minuty dzielą go od trzeciej wojny światowej, tym razem z potencjałem już zapewne nuklearnym, więc czas jest dramatyczny. Czas jest też dramatyczny z, innym, z innego punktu widzenia, mianowicie uwolnienia czy pragnienia, i to może byłby pewien krok w stronę ostatniego wątku mojego tytułu, naprawy świata. Choć to oczywiście brzmi bardzo szumnie. I, nie będę w stanie się tutaj przed państwem usprawiedliwić z tego nieco patetycznego wątku. Ale jakie to musiało być poruszające, to co się działo w roku 62, 63, bo w 1963 Bitlesie wydają swój pierwszy long play. O tym świadczy wiersz Filipa Larkina, wybitnego angielskiego poety, tłumaczony przez Stanisława Barańczaka, który się nazywa Annus Mirabilis i którego fragment tylko państwu zacytuję. Mianowicie, Brzmi to tak. Stosunek płciowy zrodził się jako idea w roku 1963. Dla mnie trochę za późno przyszła ta nadzieja. Między zdjęciem z zakazu z Chatterley, takiej powieści, a nagraniem przez Beatles pierwszego longplaya. Piers idzie dalej, ale przerywam go tutaj. Rodzi się coś nowego. Pojawia się pewna szczelina w szczelnym do tej pory gorsecie. Przekonań, zachowań, modeli życiowych, zdjęcie zakazu ze słynnej powieści Davida Herberta Lorenza, kochanej Lady Chatterley, która w pełnym wydaniu oskarżana przez wiele dziesiątek lat o pornograficzność. Z dzisiejszej perspektywy to ona jest całkowicie niewinna. Ale w każdym razie dopiero w, w połowie lat 60. zdjęto rzeczywiście ją z zakazów cenzuralnych. I ukazała się in extenso, czyli w samym swoim kształcie. No więc było to takie otwarcie szczeliny i do tej szczeliny chciałbym też powrócić. To mogliby też Państwo popatrzeć na ten przykład, stąd też mają Państwo tutaj w polskim przekładzie alternatywy lustrzana lub szklana cebula. W oryginale glasonion. Oczywiście my możemy pójść jedną albo drugą stroną, jedną albo drugą ścieżką, ale z konsekwencjami. No bo lustro to zakłada, mówiąc w największym skrócie, odbicie, powielanie tego samego obrazu, natomiast szklana cebula zakłada przeniknięcie, przepatrzenie, że tak, jeśli można użyć takiego neologizmu, na drugą stronę, przebicie się na drugą stronę, zobaczenie tego, co za, wejście w jakąś inną rzeczywistość. Przy lustrze to też jest możliwe, by przypomnieć Państwu, no jedną z najsłynniejszych i najważniejszych powieści w ogóle napisanych, mianowicie Alicję w Krainie Czarów, dokładnie i drugą część, czyli co Alicja widziała po drugiej stronie lustra, czy też o przygodach Alicji po drugiej stronie lustra, ale niemniej możliwe są te dwa szlaki. Czy pójdziemy drogą odbicia, czyli powielamy to samo, czy też spróbujemy się cudzysłowie, przebić na drugą stronę. Ja tutaj świadomie mówię o tym przebiciu na drugą stronę, ponieważ. Ci z Państwa, którzy znają historię rock and rolla, to będą wiedzieć, że to był tytuł jednej z pierwszych i wielkich, właśnie takich unieśmiertelnionych już kompozycji Jim'a Morrisona in the Doors, Break On Through to the Other Side. No więc możemy pójść dwoma tymi szlakami. Film Rayana Johnsona, Glass Onion, idzie wyłącznie tym drugim szlakiem. To znaczy, mówimy, że jest coś, co jest szklane, i za czymś kryje się coś, co wygląda atrakcyjnie. Po czym reżyser, a dokładniej Craig, czyli James Bond, ale w nowym wcieleniu jako Benoît Blanc, spokojnie te korupy szklane usuwa, rozbija, aż w końcu cała ta szklana skorupa na końcu pęka i ukazuje ten świat y, owych y, influencerów, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, czy tak to się ładnie po angielsku mówi: Future rulers, czyli tych, którzy kształtują nam w popularnej wyobraźni przyszłość. Ukazuje się jako świat fałszywy, pusty i pozorny. Więc możemy iść tymi dwoma szlakami: lustro, szkło. Ja myślę, że wielkość bitlesów polega też między innymi na tym, że oni dopuszczają obydwa te szlaki i uniemożliwiają nam jakąkolwiek chyba jednoznaczną interpretację. Czym byli zresztą bitlesi? No to ja Państwu wiele by mówić, ale ja zacytuję tylko fragment, O pięknie o tym mówi Hanif Kureishi, którego Państwo może znają jako autora wpływowej swego czasu książki Moja Piękna Pralnia. Myślę, sztuki moja piękna pralnia. Otóż tam, w tym samym tomie jest szkic w objęciach czterech par ramion. No, oczywiście mowa o Beatlesach. Bardzo piękny szkic, proszę na niego spojrzeć. Jeden tylko fragment Państwu zacytuję. Muzyka Beatlesów była niebiańsko piękna i była muzyką brytyjską. Słyszało się w niej echa prowokujących piosenek grewiowych, ich parodie, knajpiane ballady oraz co ważniejsze hymny. Chłopcy z Liverpoolu śpiewali, wyglądali jak chórzyści, a dysponowali tak ogromnym talentem, że mogli śpiewać wszystko. Piosenki miłosne, komiczne, dla dzieci, przyśpiewki kibiców piłkarskich. Nie był im obcy rock and roll, chociaż mając go w małym palcu, raczej go parodiowali. Zwracam Państwu uwagę na wymowność tego fragmentu, który mówił właściwie jedną rzecz. W muzyce Beatlesów jest wszystko. Walor ich, a może i kłopot dla interpretatora polega na tym, że możemy przechodzić przez ich twórczość wieloma różnymi szlakami. Żaden z nich nie będzie jednoznacznie słuszny, żaden z nich nie będzie całkowicie fałszywy. Pozwolę sobie w takim razie wrócić do tego tekstu, wciąż pamiętając o możliwości lustra lub szyby. O polach truskawek już wiesz: tam świat się rozmywa jak deszcz. Jeszcze jedno wam miejsce polecę. Płynie tam wszystko, niczym woda w rzece. Oko tulipana mieć, by na drugą stronę wejść, przez cebuli lustro przejść. Mówiłem, że Morsten i ja, że każdy z nas dobrze się zna, a jeszcze powiem wam to, że mors to nikt inny jak Pol. Stoję sobie w brudnym porcie, Madonna wciąż biedę klepie, przez lustro cebuli przejść. Będzie lepiej, będzie lepiej. A gdyby ktoś nie wiedział, głupiec na wzgórzu wciąż siedzi jak siedział. A jeśli słucham niektórych, powiem, że w oceanie moglibyście łatać dziury, łącząc je na wpust i na pióro, byle przez cebuli lustro wejść, do kraju po drugiej stronie wejść. W jedną rzecz zauważymy od razu, że to jest tekst, w którym bitlesi mówią trochę poważnie, trochę prześmiewczo o sobie samych. Jeśli Państwo czytają o polach truskawkowych, to oczywiście wiemy, że to jest Strawberry Fields. I jeżeli mówimy, że Morsten i ja, no to wiemy, że to jest I am the Walrus. Inny wielki tekst. Jeżeli mówimy o Madonnie, która biedę klepie, to mówimy oczywiście o Lady Madonna, jeszcze innej pieśni bitlesowskiej. Jeżeli czytamy o głupcu, który siedzi na wzgórzu, no to pamiętamy o Fool on the Hill. No i te ciekawe dziury. Dziury są ważne, bo łączę je ze szczelinami, do których obiecałem Państwu powrócić jako takiego słowa, pojęcia, symbolu, przez który moglibyśmy się zbliżyć do próby, daleko niewystarczającej próby odpowiedzi, na czym mogłoby polegać naprawianie świata. W ich wydaniu. Otóż te dziury to też są. Tutaj odsyłają nam co najmniej do dwóch pieśni. Najpierw do Fixing a Hole, Sergeant Pepper's Lonely House Club Band i z tej samego wielkiego albumu inna słynny utwór o dziurach, gdzie się mówi o czterech tysiącach dziur w Lancashire. To znaczy A Day in the Life przez wielu krytyków znanych za absolutne arcydzieło. To jest pieśń, która kończy ten legendarny album. W czym jest rzecz z tymi dziurami? Myślę, że rzecz jest skomplikowana. Po pierwsze, dlatego, że jak mówimy o dziurach, to oczywiście zaraz pojawia się cała kompilacja i cała konstelacja pojęć, takich jak strata, brak, luka. I wydaje mi się, że warto. O tym pamiętać, bo natychmiast, jak mówimy o tym, to pojawia się takie pytanie, czy to są luki do zapełnienia? Czy też człowiek i życie człowieka jest właściwie medytacją nad brakami, nad stratami, bowiem, przypomina się tytuł książki Andrzeja Stasiuka, życie to jednak strata jest. I to jest ciekawe, że w tej muzyce, która jest radosna i, i która często jest muzyką taneczną. Pojawiają się bardzo często takie wątki. Te wątki, które mówią o tym, że tak zwana pełnia naszego życia właściwie jest próbą tylko zasypania podstawowej dziury, podstawowego braku. Czy to, o czym śpiewają bitlesi, kiedy tyle razy mówią o dziurach, oraz. O naprawianiu dziur, o łataniu dziur, czy jest w ogóle możliwe łatanie tych dziur, jak w utworze Fixing a Hole, o którym wspominałem przez chwilę? Czy nie jest to operująca tym pojęciem luki, szczeliny, rozstępu takiego wyraźnie różnicującego, rozdzielającego dwie strony, tak jak rzeka rozdziela dwa brzegi? Wydaje mi się, że przestrzeń owej lustrzanej czy też szklanej cebuli. I jest taką przestrzenią, w której jesteśmy zamknięci, w, w tej przestrzeni, a może. Może to, może tu. Może ta pieśń, może tamta pieśń. Chociaż samo słowo cebula w oryginale onion, jak Państwo zajrzą do słownika etymologicznego, to tam jest taka wyraźna sugestia, że to słowo właściwie poprzez liczne ewolucje fonetyczne, ono się wywodzi z unitas, z łacińskiego unitas, czyli jedność. No i mamy warstwy cebuli, ale jest to jądro, to trwałe jądro. Otóż jedna z możliwości obecności ironii w tym tekście polega na tym, że właściwie tego twardego jądra cebuli, tak, jak ją nam tutaj wyśpiewują bitlesi, właściwie nie ma. Że my się poruszamy między warstwami owych szklanych czy też lustrzanych fragmentów, osłon, ale właściwie zdejmując tą łuskę po łusce, skorupkę za skorupką, a skórkę za skórką, my właściwie do owej ostatecznej unitas nie dojdziemy. Zostajemy w efekcie po rozebraniu owego. Zostajemy z pewną pustką. i To jest pustka, która może mieć bardzo poważne eksplikacje, jak na przykład w wierszu Rosowicza. Wydaje mi się, że te poważne eksplikacje są także bardzo mocno obecne u Bitlesów Lenona Kartna, jako głównych autorów tekstów, ale też George'a Harrisona. Przypominam sobie i Państwu słynną definicję, czy słynną, ja wiem, że to brzmi bezczelnie zdefiniować Boga, ale no nie mniej Lenon się poważył. Na jego pierwszym solowym albumie pojawia się pieśń God, niezwykle interesująca, która zaczyna się od słów: God is a concept with which we measure our pain. Bóg to pojęcie, którym mierzymy własny ból. A ból jest otwarciem szczeliny w ludzkim ciele. Czasem jest to ból fizyczny, rozcięcie, rana. Często jest to ból duchowy, ale tak czy inaczej, jest to zmierzenie się człowieka z pewną pustką w świecie, który sobie do tej pory zapełniał, dostawiając przedmiot do przedmiotu, i w którym nagle Otwiera się coś na kształt ciemnego tunelu. Zresztą ten tunel jest w tej szklanej cebuli bitlesowskiej, tutaj obecnej. Proszę zwrócić uwagę. Oko tulipana mieć w oryginale. ja wiem, że tutaj, zresztą zachęcam Państwa do krytyki tego mojego przekładu, który jest oczywiście przekładem bardzo swobodnym. Ale w oryginale, jak Państwo wiedzą, jest tam mowa o tulipanie. Oko tulipana mieć, ale w oryginale tam jest bent back tulips, czyli Tulipan jak gdyby przewrócony, wychylony w naszą stronę, Odwrotnie, niż by go natura pochylała, my go odwracamy i widzimy, co się kryje w tym ciemnym oku tulipana. I proszę Państwa, to co ja teraz powiem, to jeżeli Państwo w tej chwili usłyszą chichot, to znaczy, że John Lennon śmieje się ze mnie, za światów, bo on wielokrotnie uprzedzał i wyśmiewał się szyderczo broniąc swojej niezależności, z tych, którzy zbyt, jego zdaniem, poważne działa interpretacyjne, wytaczają wobec jego poezji. Ale, proszę Państwa, Kant, wielki Kant, kiedy zastanawia się, czym jest piękno, to o czym on mówi? On mówi o tulipanie. Ja Państwu tylko jedno zdanie zacytuję. Mówi tak, natomiast kwiat, na przykład tulipan, uważany jest za piękny, ponieważ patrząc na niego, Stwierdzamy, że on ma jakiś cel, ale ta, ten cel nie odnosi się w ogóle do żadnego celu. Czyli piękno jest całkowicie bezcelowe. Mówi, ja wiem, upraszczam w tej chwili Kanta w sposób niedopuszczalny, ale to nam mówi Kant, posługując się tulipanem. Wiem, słyszę chichot Johna Lennona, który się ze mnie śmieje w tej chwili, ale nie mniej, przeczytawszy, co człowiek czyta w swoim życiu, nie może nie zbudować pewnych powiązań. Oczywiście wynikałoby z tego, że ów ciemny tulipan, w który mamy wejść, to jest także też medytacja nad pytaniem o piękno, nad takim zagłębieniem się w świat codziennych przedmiotów po to, żeby ten świat ukazał nam te swoje strony, których do tej pory my nie znamy, albo może których istnienie było przed nami. Do tej pory zakryte. Ta racjonalność, którą, której my używamy do zbudowania sobie świata, i my musimy się nią posługiwać, i mamy tutaj historię ludzkości, to jest historia osiągnięć takiej właśnie instrumentalnej racjonalności. Ale bitlejsi zdają się sugerować, że potrzebna nam jest także coś rodzaju głębszej wiedzy, głębszej wrażliwości, jeżeli państwo wolą jako pewnego rodzaju korektury stąd ich propozycje do zajrzenia wewnątrz tulipanu traktuję w ten sposób jako propozycję wracam jeszcze raz do, motyw, do motywu przebicia się na drugą stronę po to żeby zobaczyć całą złożoność i całe bogactwo rzeczywistości a także i także w konsekwencji i naszego życia to, że zwolni zwracali uwagę na codzienność życia i na codzienne sceny, to nie wątpliwości. Tutaj Państwo mają odwołanie do Lady Madonna, która, by zacytować ów tekst, jeśli Państwo pozwolą, w oryginale, potem odwołanie do pieśni Lady Madonna z 1968 roku, podobnie zresztą jak Glas O'Neill, też nagrany w 1968 i umieszczony na słynnym białym albumie, zatytułowanym po prostu The Beatles. Otóż e, panna Madonna, jak to sobie pozwoliłem przetłumaczyć, brzmi tak. Panno Madonna, dzieci u Twych stóp. Skąd wziąć forsę masz, żeby spłacić dług, skąd pieniądze, by zapłacić, czynsz forsy przecież nie da dobry Bóg. No i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. W, w innych pieśniach e, a, będą Państwo mieli całe bogactwo innych innych sytuacji, jakby chcieli. Przypomnieć o tym, że człowiek jest taką istotą, która żyje w codzienności, jest takim bytem, jak to pięknie powiedziała pani profesor Jolanta Brachczajna, jest bytem krzątaczym i nikt go z tej krzątaniny nie będzie w stanie wybawić, bo też nie ma potrzeby, ponieważ tam musimy szukać wieczności. To już William Blake, bez którego nie byłoby rock'n'roll'a, mówił wielokrotnie, że wieczność jest zakochana w wytworach czasu. No. Tylko w ten sposób wieczność jest nam dostępna. I na koniec wracam powoli do owych dziur, które się pojawiają tam, pojawiają się tam notorycznie. W tym w poświęconej łataniu dziur właśnie, czyli Fixing a Hole z sierżanta Pieprza. Zacytuję: załatać chcę dziurę, którą wnika deszcz i nie pozwala myśli, biec tam, gdzie chce. I szpary są w drzwiach, co nie dają mi marzyć, niby w snach. Owe szczeliny, owe dziury są niezwykle istotne, bo każą nam zadać sobie pytanie, które było bitle są bliskie, i które powinno nam być bliskie. Do jakiego stopnia my jesteśmy w stanie utworzyć sobie szczeliny w tym zwartym systemie rzeczywistości, w którym żyjemy i który musi mieć jakieś ramy, musi być jakoś zorganizowany, musi być jakoś wspólny. Ale do jakiego stopnia my w tym ograniczającym nas w dużej mierze w systemie wspólnotowym, w systemie społecznym, możemy sobie pozwolić na tym, żeby być sobą, czyli w jaki sposób ja, będąc i działając na rzecz my, może zapobiegać temu, żeby przez owo my, o czym marzą zresztą politycy, żeby, żebyśmy się nie dali przez owo my całkowicie zagarnąć. Jak, jak zachować należyty dystans? się zachowywali go ironią, autoironią wobec siebie, Pamiętacie Państwo liczne przykłady, zwłaszcza John Lennon był taki, tutaj e, szczególnie wyczulony na to, pamiętam, swojego swoją słynną zapowiedź, kiedy e, słynni Beatlesi grają e, swoje pierwsze koncerty, na które przychodzi cały e, wielki, e, bogaty, e, zamożny świat. E, John Lennon mówi, e, zapraszając słuchaczy, mówi: Tak, proszę być brawo, a ci w pierwszych rzędach niech potrząsają biżuterią. Więc e, ten, ten ironiczny dystans, był tu, był tu niezwykle ważny. Wiele by o tych tekstach jeszcze mówić. Ja zachęcam państwa do podjęcia już na własną rękę tych tropów, o których tutaj trochę powiedzieliśmy. Także do krytyki tego mojego przekładu. Proszę sobie ustawić glas onion na, 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 jeśli państwo mają winyl, to winylu. I, I przesłuchać. To jedna z bardziej znaczących pieśni bitlesowskich. No, i przede wszystkim proszę pamiętać, na sam koniec już mówię, że jak to śpiewa bodaj największa jeszcze grająca kapela rock and na świecie, czyli The Rolling Stones, It's only rock and roll, but I like it. Ale nie do końca tak, only. W rock and rollu jest wiele mądrości, jeśli na niego popatrzeć, posłuchać go uważnie i w niego się wsłuchać. Dziękuję bardzo.